Dzień dobry. Siadajcie sobie. Dzisiejsza lekcja będzie poświęcona poezji. Zanim podam konkretnie, jaki będzie cel lekcji i co będziemy na zajęciach robić, chciałabym Was zapytać tak krótko, jak uważacie, czy warto czytać poezję? I zrobimy teraz na początku takie małe głosowanie. Osoby, które uważają, że no warto czytać poezję, podnoszą w ten sposób kciuk. Osoby, które są zdecydowanie przeciw, kciuk w dół. Osoby, które no wahają się, tak? Pokazują w ten sposób, tak? Mhm. Bardzo dziękuję. Spuśćcie rączki. Warto czytać poezję, bo Ania? Ja uważam, że warto czytać poezję, bo wtedy dowiadują się, jak inni, jest opisany inny, czasami inny sposób postrzegania świata niż nasz własny. Aha, dziękuję. Warto czytać poezję, bo Klara? Warto czytać poezję, bo dokształcamy się na temat jakiejś kultury. Mhm, bardzo dziękuję. Czy ktoś, kto był na tak zdecydowany, chciałby jeszcze zabrać, wypowiedzieć się? Julia? Moim zdaniem warto czytać poezję, ponieważ też można zaczerpnąć inspirację do tworzenia własnych. Mhm, dobrze, bardzo dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby się wypowiedzieć? Ula? Dobrze, bardzo dziękuję Wam za te wypowiedzi. No cóż, zaczynamy dzisiejszą pracę. Do tego etapu lekcji przyniosłam takie zdjęcie. Spójrzcie na nie. Podejdę tutaj. Zobaczcie. Na tej fotografii widać dwie osoby, które patrzą na jakąś górę, na jakieś wzniesienie. Tutaj wytyczona jest droga. No i właśnie te dwie osoby patrzą w tym kierunku. Więc jaki będzie nasz cel dzisiejszej lekcji, w jakim kierunku my będziemy zmierzać? Uwaga, to zdjęcie przypinam do tablicy, wy możecie otworzyć zeszyty. Zapisałam cel lekcji dzisiejszej, wpiszcie go do zeszytu. Naszym celem będzie odczytać przesłanie zawarte w wierszu Cypriana Kamila Norwida pod tytułem Do obywatela Johna Brown. Cel też przypinam do tej tablicy. Tak, i żeby ten cel osiągnąć, potrzebne są nam jakby dwie rzeczy. Więc spójrzcie na kryteria sukcesu. Zapisałam dwa punkty na dzisiejszą lekcję. Pierwsze, znam okoliczności powstania utworu. I drugie, stworzę interpretację wiersza. I kryteria sukcesu też tutaj przypinam do tej tablicy. Na lekcji dzisiaj będziemy posługiwać się między innymi metodnikami, więc teraz ten będzie, proszę wziąć, niech każdy weźmie metodnik z ławki. I chciałabym, żebyście mi przy pomocy metodników pokazali, czy dla Was cel i kryteria tej lekcji są jasne, są zrozumiałe, tak? Więc bardzo proszę, każdy bierze metodnik. Uwaga. Mhm, jasne. Ania jeszcze? Bardzo dziękuję za ten znak, ale zanim przejdziemy dalej, chciałam Was zapytać, jak rozumiecie cel lekcji i kryteria sukcesu?
Gdybyście mieli komuś, koledze, koleżance, wytłumaczyć, o czym będzie ta lekcja, to jak byście to zrobili, Antek? Będziemy interpretować wiersz. Co to znaczy interpretować? Będziemy ustalać, na czym polega jakby przesłanie dotyczące przekazane w tym wierszu. I będziemy czytać po prostu. Tak. I próbować go zrozumieć. Co jeszcze, Ania? I dowiemy się jeszcze kiedy, gdzie powstał wiersz i co autora może inspirowało. Świetnie, bardzo dziękuję. To, co powiedzieliście, jest bardzo ważne. No cóż, przechodzimy dalej. No, na początku krótkie wprowadzenie. Chciałabym was zapytać, czy spotkaliście się kiedykolwiek z pojęciem niewolnictwa? Co znaczy dla was to słowo? Zastanówcie się i zapiszcie w zeszycie swoje własne myśli na ten temat. Następnie będzie taki czas na krótką rozmowę w parze, tak? Czyli bardzo proszę, myślimy i zapisujemy. Bardzo dziękuję. Teraz możecie porównać, co napisaliście, co napisał kolega, koleżanka. Czas na rozmowę, krótką rozmowę w parze, tak? Dobrze, uwaga, stop. Poproszę kogoś o zaprezentowanie i wybiorę tutaj osobę z patyczków. Uwaga, może Mileny to dzisiaj nie ma. Poproszę Antka, co wy z Dominikiem zapisaliście, co masz sam w zeszycie. Tak, spotkałem się, możemy się wynikiem prosić, być zmuszany do jakiejś pracy, ale to nie jedyne znaczenie tego pojęcia. Można być też niewolnikiem czegoś, czy być uzależnionym od jakiejś rzeczy. Bardzo dziękuję. Poproszę może jeszcze, uwaga, Dominika wybrałam. No jeszcze tutaj rozmawiam, bo sam brak własnej woli, nie można powiedzieć pracy dla kogoś. Dobrze. I trzecia osoba, trzecią osobą będzie Ula. Moje mniemanie niewolnictwo to brak woli, czyli brak uznania swobodne życie dla siebie i swoich najbliższych, pracy na cudzą korzyść. Bardzo wam dziękuję. Teraz chciałabym, spójrzcie na tablicę, chciałabym was zapytać o dwie rzeczy. Czy wy wiecie z historii, jaka była sytuacja czarnoskórych amerykańskich w XIX wieku? Proszę, Klara? Dobrze, to rzeczy pamiętam. Więc niewolników, Afroamerykanów, czy których wzięto z Afryki, zmuszano do pracy przymusowej, głównie przy zbiorach bawełny z plantacji. I to było głównie w Stanach Południowych. A w Stanach Północnych dominował przemysł. I oto się pokłóciła północ z południem i wywołała 1861 roku wojnę secesji. Tak, dobrze. Czy jeszcze ktoś chciałby uzupełnić, coś dopowiedzieć? Ula, proszę. Chciałabym powiedzieć, że niewolnicy byli zmuszani do pracy na północ. Dobrze. Coś jeszcze? Julia? Tak, jeszcze chciałam dodać, że właśnie czarnoskórzy ludzie posiadali głównie na południu mniej praw niż Amerykanie i za to ich głównie właśnie tam byli ludzie.
dobrze, Antek? Wywozili ze swoich własnych domów. Aha, dobrze. Czy pamiętacie z historii, kim był John Brown? Radek? John Brown to był przedstawiciel amerykańskiego abolicjonalizmu, czyli takiej idei, która głosiła, że wszyscy rządzą się być. Rolnicy powinni być wolni. Tak, tak. Dobrze, ja przygotowałam troszkę informacji właśnie o Johnie Brownie. Czy ktoś mógłby przeczytać? Poproszę Ula. John Brown był idealistą, nieprzejednanym wrogiem posiadaczy niewolników, których uważał za przestępców. 16 października 1859 roku na czele uzbrojonego oddziału siłowo wywołał powstanie niewolników na południu Stanów Zjednoczonych. Jednak akcja nie spotkała się ze spodziewanym odzewem wśród niewolników. Za te działania został skazany na śmierć. W czasie rozprawy Brown oświadczył, że nie ma tylko wskazania Biblii. Odrzucił wniosek swojego adwokata o traktowanie go jako niepoczytalnego. Jego spokojne i niezłomne zachowanie się przed sądem oraz w czasie egzekucji wywołało wielkie wrażenie. W wielu miejscowościach widzą dzwony i odbyły się ważne zebrania oraz nabożeństwo w Bardzo dziękuję. Spójrzcie na to zdjęcie teraz na tablicę. Zdjęcie to też dostaniecie ode mnie do zeszytu, więc bardzo proszę kogoś o pomoc w rozdaniu tutaj. Zapraszam Kamilę, bo jest blisko. Rozdaj. Tak, moi kochani, zdjęcie to pochodzi z 1862 roku. Przedstawia właśnie taką rodzinę niewolników. Przyjrzyjcie się tej fotografii, temu zdjęciu. Następnie wypiszcie wszystkie szczegóły, które zwracają waszą uwagę, tak? Zróbcie ich listę w zeszycie. Następnie będzie czas znowu na rozmowę w parze, tak? Chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na to, na wyraz twarzy tych osób, na warunki, w jakich oni żyją, tak? Super, bardzo dziękuję. Proszę porównajcie z kolegą, koleżanką siedzącą obok, co zapisaliście, tak? Czyli praca w parze. Dobrze, bardzo dziękuję i poproszę znowu gdzieś 2-3 osoby o prezentację, co zapisaliście. Poproszę, Antka znowu wybrałam. Proszę. Widać po tym zdjęciu, że ci niewolnicy byli
być bardzo biedni i smutni, czyli strasznie warunkami do pomyślenia w dzisiejszych czasach, a rodzice mieli bardzo dużą rodzinę do utrzymania. Dobrze, poproszę jeszcze może Czarka. Czarka? W naszym przypadku doszło, no też był bardzo dużo dzieci. Liczna rodzina, tak? Po prostu mój i chata była. Wewna i moje noga. Mieszkają, żyją w bardzo trudnych warunkach. Dobrze, i jeszcze jedna osoba, może Dawid, nie? Kuba też nieobecny. Poproszę Franka. Dobrze, bardzo dziękuję. Chciałabym, żebyśmy troszeczkę przypomnieli sobie o autorze. Dzisiaj czytamy wiersz Cypriana Kamila Norwida. Czy pamiętacie, jaki inny wiersz czytaliśmy tego poety? Ula? Moja piosenka druga. Dobrze. Co pamiętacie o życiu Norwida? Klara? Pamiętam, że był poetą, prozaikiem, pisarzem, i bardzo dużo podróżował. Wiele specjalizacji. Wiem, że urodził się w 24 września 1821 roku w jakiejś Laskowie w Włochach. Tak? Zmarł 23 maja 1873 roku. Super, bardzo wiele pamiętasz o tym pisarzu, poecie. Dobrze, czy coś jeszcze ktoś chciał dodać? Ula? Szef? Słowa charakterystyczne przez wiele lat cierpiał w nędzy i był bardzo biedny. Właśnie ja dużo przebywał na emigracji. Tak. No właśnie, tutaj spójrzcie na tablicę. Ja dopisałam pewne informacje, które jakby no, wiążą się z naszym dzisiejszym celem i tematem. No właśnie, warto wiedzieć, że Norwid przebywał w Ameryce w latach 50. XIX wieku. Zatem ten kraj i problem niewolnictwa wydawał mu się szczególnie bliski. Wiersz Norwida, który dzisiaj będziemy czytać, powstał po zapadnięciu wyroku na Johna Browna w 1859, ale jeszcze przed wykonaniem wyroku na tegoż bojownika walczącego o prawa niewolników. Tak? Dobrze, uwaga, za chwileczkę się zatrzymujemy, nasza pierwsza dzisiejsza stop klatka. Tak? Uwaga, co teraz nam się udało zrealizować? Który punkt z kryteriów sukcesu jakby mamy już za sobą? Spójrzcie na kryteria sukcesu. Tutaj obok jest oczywiście cel. Antek? No, udało nam się zrealizować pierwszy punkt, ponieważ dowiedzieliśmy się o niewolnikach i jak powstał. Tak, czyli poznaliśmy okoliczności powstania tego właśnie utworu. Dobrze. Dlaczego zostaliście poproszeni o to, moje drugie pytanie, aby się tym zająć? Ktoś jeszcze chciałby się wypowiedzieć? Klara? Myślę, że musicie to zrobić, bo kolejne kwestie, żeby zinterpretować wiersz. A jeśli się wie, w okolicznościach powstał coś o autorze, to łatwiej to zrozumieć. Oczywiście. Dobra. Bardzo dziękuję. Za chwilę będziemy pracować w grupie. No ale oczywiście rozdam teraz tekst wiersza. Poproszę kogoś o pomoc też w zdaniu, może Antek. Dobrze, czy ktoś chciałby przeczytać na głos? Julia, bardzo proszę.
Do obywatela Johna Brown z listu pisanego do Ameryki w 1859. Przez ocean ruchome płaszczyzny, pieśń ci jak medę posyłam o Janie. Tak, lecieć długo będzie do ojczyzny. Wolny, no wątpi już, czy ją zastanie? Czy też jak promień twej zadnej siwizny, biała, na puste zleci rusztowanie. Bykata twego syn rączką dziecinną, pominie ci stał na nawę gościnną. Więc, jeśli szyję twoją obdarzoną, spróbują sznury, jak jest nieugięta. Więc, jeśli ziemi szukać poczniesz piętą, by precz odkopnąć planetę spodloną, a ziemia spod stóp twych, jak płas zlękniony, pierzchnie. Więc, jeśli rzekną powieszone, rzekną i pojrzą po sobie, czy kłamią? Więc nim kapelusz na twarz ci załamią, by Ameryka, odpoznawszy syna, nie zakrzyknęła na gwiazd swych 12. Korony mojej sztuczne ognie zgaście, noc idzie, czarna noc twarzą murzyna. Więc nim gościuszki cień i Waszyngtona zawierzy początek pieśni przy nim o Janie, bo pieśń nim dojrzy, człowiek nieraz skona, a nieźle skona pieśń, naród pierwszy wstanie. Bardzo dziękuję. Uwaga, teraz będziecie pracować w tych trzech grupach. Tutaj na tablicy przygotowałam zadania. Zapisałam kilka pytań, które chciałabym, żeby pomogły Wam w dalszej pracy. Czy ktoś mógłby przeczytać te pytania? Ania, proszę. Kim jest podmiot liryczny mówiący pierwszą? Jakie uczucia wyraża osoba mówiąca w wierszu? W jakim jest nastroju, o czym myśli? Do kogo zwraca się osoba mówiąca w utworze? Co Wam przypomina ten tekst? Z czym on Wam się kojarzy? Jakim środkiem poetyckim rozpoczyna się utwór? Jakimi środkami poetyckimi wywołany został nastrój wiersza? Jaki to nastrój? Nazwiska jakich innych bohaterów pojawiają się w utworze? Dobrze, uwaga, będziecie teraz pracować na heksach, tak? Więc każdej grupie daję kilkanaście kartoników. W razie potrzeby potem można podejść do mnie jeszcze wziąć kilka. Chciałabym, żebyście udzielali tak hasłowo odpowiedzi na te pytania. Dobrze? Potem z heksów ułóżcie układankę, bo dobrze pamiętacie, mam nadzieję, tak? Że w tej metodzie pracy nie tylko ważne jest to, co się pisze na kartoniku, ale również jak się je łączy, tak? Już daję pisaki. Uwaga. Tutaj jeszcze jakiś inny kolor. Dobrze. Uwaga, na to zajęcie macie, na to zadanie macie 10 minut. Zabieracie się do pracy, możecie rozmawiać z sobą. Pracujemy z tekstem. Mam jeszcze czerwony pisak. Może być słowo klucz. Tak, tutaj jakieś słowo kluczowe, tak? I do tego. Uczucie też. Słowo odpowiedzi na to pytanie, dobrze? Jakie uczucia? Proszę? Nie trzeba pełnym zdaniem, nie trzeba. Ale jak chcecie, to bardzo proszę.
Dobrze. Które będzie słowo kluczowe, od którego będziecie układać? Jeszcze nie mamy. Jeszcze nie wiemy. Na razie po prostu zapisujemy. Dobrze. Tak. Zapisałaś. Super. Chciałabym, żebyście wybrali też osobę, która potem zaprezentuje, powie, co zapisaliście. Tak? Dobrze? Kiedy już wszystko zapiszecie, chciałabym, żebyście wybrali też osobę, która zaprezentuje. Dobrze? Dobra. Kto zaprezentuje potem? Wybierzcie, dobrze? Który zespół chciałby zacząć i przeczytać, co zapisaliście na heksach? Proszę. No to może ta grupa, tak? No to naszą głównym heksem jest napis do obywatela Johna Browna. I pierwsza wąska to jest autor do Johna Browna. I jego uczucie autora Duma. Tak. Od tego głównego elementu odchodzą jeszcze metafory. Metafora to się porównanie i to porównanie przyłożyliśmy do tego, że Kościuszko i George'a Washingtona. Od tego głównego odchodził sytuacja w Ameryce. Od niego też od niewolnicy i od niego śmierć Johna Browna i uczucie, które towarzyszy tej śmierci, to jest przynajmniej smutek i skutki. Dobrze, jeszcze coś? I przynajmniej jest coś nastrojem tego wiersza. Bardzo dziękuję tej grupie. Tutaj, kto zacznie? Oliwka? Tytuł tego, czyli do Johna Browna. I w jedynce mamy, że podmiotem lirycznym jest autor według nas, Cyprian Kamil Norwid. W dwójce, czyli jakie uczucia towarzyszą, to żal, współczucie, smutek i jakby oddanie czci bohaterowi. Świetnie. W trójce, czyli do kogo się zwraca, to mamy, że zwraca się do właśnie Johna Browna. Tak. W czwórce utwór przypomina nam list. Potem wszystko, według nas ma on nastrój taki melancholijny. Rozpoczyna się on apostrofą. Tak. I teraz jakie pozostałe nazwiska są, to mamy, że Kościuszko i że Waszyngton. Dobrze, bardzo dziękuję. Świetnie. I ostatnia grupa. Kto zacznie? Zosia, tak? My mamy w tym czasie do bohatera Johna Browna i być może w tym momencie nie jest sam autor. I autor się zwraca do Johna Browna. Uczucie towarzyszy z szczące. Motorowi jest to strach. Jest strach, jest to ludzi, którzy
kojarzy się z pewną kartką o zmienionym człowieku. Świetnie. Mhm. Coś jeszcze? Bardzo dziękuję. Tak, co my teraz zrobiliśmy? Nasza druga stop klatka, nad czym teraz pracowaliśmy, co będzie naszym następnym krokiem? Uwaga, co teraz zrobiliśmy? Który punkt z kryteriów sukcesu zrealizowaliśmy? Proszę, Ania? Teraz zajęliśmy się interpretacją, bardziej dokładnie przyjrzeliśmy. Tak, świetnie pracowaliście. Widziałam, że rozmawialiście na temat tego tekstu. Wzajemnie ustalaliście, co zapisać na heksach. Bardzo dziękuję. Uwaga. No i co będzie naszym ostatnim krokiem, jak myślicie? Spójrzcie na cel lekcji. Tak? Odczytam przesłanie zawarte w wierszu Cypriana Kamila Norwida. Więc to nasze ostatnie zadanie zrobicie też w grupie. Uwaga, zastanówcie się, jaka taka najważniejsza myśl zawarta jest w tym tekście i kiedy już ustalicie, zapiszcie to na kartce, tak? Bardzo proszę, 3 minutki. Jaka najważniejsza myśl zawarta jest w tym tekście? Tak dużymi literami, Julia, tak dużymi literami zapisać? Dobrze, dobra. Mhm. Jakie jest takie najważniejsze, takie humanitarne przesłanie tego tekstu? Co znaczy humanitarne? Proszę? Co znaczy humanitarne? Dla pewnego człowieka? Tak, tak. Co wypływa z tego? Tak? Staliliście już? Tak? Lara? Tak. Co chcecie zapisać? Że trzeba walczyć o wolność. Mhm. I że się... Stawać w obronie praw człowieka, tak? Można się poddawać. Mhm. Świetnie. Co piszecie? Że wartość obrony słabszych. Świetnie. Mhm. Dobrze. A wy? Co ustaliliście? Chcemy to ładnie ująć. Co ustaliliście? Że nie chodzi o to, że to jest napisane. Mhm. Czyli należy co? Walczyć, stawać w obronie tych, tak, albo tych, którzy walczą o prawa innych, tak? Mhm. I uwaga, która grupa już zapisała, zapraszam tutaj do tablicy. Przypinamy karteczkę do tej białej, zwykłej tablicy. Dobra, zapraszam. Ula, chodźcie już. Za chwilę, dobrze, przeczytamy. Przeczytasz? Proszę, 2 pozostałe grupy. Proszę przypiąć. No magnesem do tablicy kartkę, tak? I Ania. Mhm. Jeszcze? Ostatnia grupa. Dobrze. I poproszę przedstawiciela grupy pierwszej o zaprezentowanie tego, co zapisaliście na kartce. Ula, chodź, przeczytaj.
jak zapisaliśmy hasło, należy walczyć o prawa słowa, czyli za wszelką cenę. Mhm, bardzo dziękuję. Grupa druga. Chcieliśmy, że należy być, pomagać słabszym i walczyć o prawa i równość. Dobrze, i trzecia grupa. Tu my napisaliśmy, że wiersz to tytułem do profesora Johna Brown. Zawiera przesłanie, które mówi nam o tym, aby walczyć o dobro ludzi i nigdy się nie poddawać na mojej publiczności. Bardzo wam dziękuję. Świetnie pracowaliście. Spójrzcie na tablicę, czy cel lekcji został osiągnięty. Pokażcie metodnikiem, czy zrealizowaliśmy cel lekcji. Mhm. Super, bardzo dziękuję. Czas na podsumowanie i moje podziękowanie wam za pracę. Uwaga, wybiorę teraz jedną osobę z patyczków. Będzie to Julia. Julia rzuci kostką, kostką na zakończenie lekcji, kostką czerwoną. Tak? I za chwilę przeczytasz, tak, pytanie, które wypadło. Uwaga, klasa jeszcze słucha, przeczytaj pytanie. Co z tego tematu powinniśmy zapamiętać? Uwaga, kilka sekund na rozmowę w parze. Zastanówcie się. Uwaga, stop. Co z tego tematu powinniśmy zapamiętać? Kto chciałby się wypowiedzieć? Proszę. Kula. Moim zdaniem powinniśmy zapamiętać głównie o przesłanie wiersza oraz takie podstawowe informacje o adresacie wiersza, gdyż jest to ważna postać historyczna. Dobrze, Julia. I tutaj zajmowała się czymś podobnie jak Ula, tak żeby głównie też kierować się przesłaniem zawartym w wierszu, żeby też pamiętać jakby o tym, że byli ludzie, którzy walczyli w czasie wojny, Dobrze, czy ktoś jeszcze? Dobrze, w takim razie kończymy. Bardzo dziękuję wam za pracę. Świetnie dzisiaj się spisaliście, świetnie pracowaliście. Pracy domowej nie zadaję, jako że rok szkolny, koniec roku szkolnego już tuż za nami, ale zachęcam was do czytania poezji, bo naprawdę warto. Także dziękuję. Możecie się pakować.